czas zatem na aktualności dnia. Poniedziałek 18 dzień lipca, audycja aktualności dnia. Rozpoczynamy tę audycję. Naszym pierwszym gościem jest pan poseł Maciej Małecki, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do spraw Energetyki i Skarbu Państwa. Bardzo serdecznie witamy panie pośle na antenie Radia Maryja. Cześć Boże. Cześć Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy. Witamy. Podkreślamy tę komisję właśnie Skarbu Państwa, bowiem pani premier poinformowała, że promocją Polski za granicą zajmie się m.in. Polska Fundacja Narodowa. Powołanie Polskiej Fundacji Narodowej, która ma zajmować się promocją Polski za granicą, będzie właśnie miała siedzibę, wiadomo, w Warszawie, ale będzie też takim bardzo ważnym organem, który ma pokazywać Polskę piękną, przyjazną, Polskę, do której warto przyjechać, Polskę ambitną, o wielkich możliwościach, no i myślę też Polskę w perspektywie, do której warto powrócić. Jak pan ocenia ten projekt i wiele też obok niego też wyrosłych innych? Dokładnie, to prawda, ojcze, to o czym ojciec wspomniał, nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości powołał Polską Fundację Narodową. Celem fundacji będzie, mówiąc najkrócej, budowa marki Polska. Tak jak są budowane marki różnych produktów, różnych przedsięwzięć, wydarzeń, tak samo chcemy skupić się na tworzeniu pozytywnego wizerunku Polski. Pieniądze na ten cel będą przekazywały spółki Skarbu Państwa. To prezesi spółek i minister Skarbu Państwa z taką inicjatywą wyszli i fundacja ma rocznie dysponować budżetem w wysokości 100 milionów złotych i te pieniądze mają zostać przeznaczone na tworzenie pozytywnego wizerunku Polski w świecie, ale także na reagowanie, na wspieranie reagowania w tych przypadkach, kiedy nasza ojczyzna jest oczerniana. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? No, pierwsza sprawa. Obserwujemy w zasadzie we wszystkich mediach bardzo intensywną promocję wielu produktów, wielu firm. Każdy, kto jest na konkurencyjnym rynku, chce mieć dobrą markę, chcę, żeby nie tylko produkt cieszył się dużym wzięciem klientów, ale również ten, który go wytwarza, żeby cieszył się zaufaniem swoich odbiorców. I tak samo jest na, można powiedzieć, konkurencyjnym rynku politycznym i gospodarczym między krajami. Bowiem wbrew temu, co nam próbowali tłaczać do głów wszelkiej maści liberałowie po 89 roku, że kapitał nie ma narodowości, że najlepszą polityką gospodarczą jest brak polityki gospodarczej, to była nieprawda, bo państwa w Europie, nie tylko w Europie, bardzo mocno rywalizują gospodarczo i politycznie. I dbają o swoje firmy, dbają o wspólne przedsięwzięcia. Tymczasem Polska jakby zostawiała tą sferę dobrego wizerunku gdzieś z boku. I skoro my o tym nie mówiliśmy, wykorzystywali to inni. No już często pojawiały się bardzo krzywdzące i haniebne określenia o polskich obozach koncentracyjnych, zarzucanie Polakom antysemityzmu i wszelkiego rodzaju win, których nasi przodkowie ani my nigdy nie popełniliśmy i nigdy byśmy nie popełnili, bo Polacy są wspaniałym, dumnym narodem, szanującym innych i kochającym wolność.
polskiego imienia, na przykład jeżeli ktoś mówi o polskich obozach koncentracyjnych. Ale to, o czym ojciec wspomniał, o zachęceniu do przyjazdu do Polski, pokazaniu, że Polska to jest kraj wspaniałych przedsiębiorców z domu życia, że to zawsze nie tylko przyjazd, ale warto też zainwestować. Bo te pieniądze, o których mówimy, one nie tylko będą wydatkowane, one przede wszystkim będą zainwestowane. I to będzie kapitał, który później się zwróci. Ja podam taki przykład, który myślę obrazuje tą sytuację. Bardzo łatwo jest atakować na arenie międzynarodowej kraj, który ma złą opinię. Na przykład kraj, który sam nie potrafił zbudować własnego wizerunku, a robili to nie zawsze przyjaźni konkurenci sąsiedzi. Teraz wyobraźmy sobie, jeżeli mamy Polskę, która jest oczerniana w różnych mediach zagranicznych przy współpracy niektórych polskojęzycznych wydawnictw o na przykład o mordowanie Żydów, o Holokaust, o Jedwabne, o pogrom kielecki, to jeżeli przeciętny Europejczyk słyszy o tym, że Komisja Europejska zajmuje się sprawą, dyscyplinuje Polskę, no to pomyśli sobie, no tak, dobrze, przecież ci Polacy tyle nabroili, w związku z tym znowu coś na pewno niecnego szykują. Natomiast gdyby rządzący naszym krajem przez ostatnie blisko 30 lat przykładali odpowiednią wagę i kładli sobie na sercu budowanie dobrego wizerunku Polski, trudno byłoby podnieść rękę, trudno byłoby oczerniać Polskę i trudno byłoby tu przysyłać różnych komisarzy do tego, aby dyscyplinować nas. I teraz przesunąłbym się też na podwórko krajowe, bowiem my tu w Polsce też mamy bardzo wiele do zrobienia przy współpracy czy fundacji, czy innych fundacji powstałych przy spółkach Skarbu Państwa. Na przykład jest fundacja spółki PGNiG S.A., która nazywa się Rozgrzewamy Polskie Serce. I ta fundacja bardzo mocno wspiera upamiętnienie żołnierzy wyklętych, wspiera projekty historyczne, pokazywanie najważniejszych kart naszych dzieł, edukowanie polskiej młodzieży. I to jest inwestycja w przyszłe pokolenia. I to jest jeden obszar, w których widzimy potrzebę funkcjonowania naszych spółek, bo ja dodam jeszcze, że spółki Skarbu Państwa widzimy jako istotnego gracza i taki jedno z kół zamachowych dla naszej gospodarki, dla poprawy bytu w Polsce. Wielokrotnie na antenie Radia Maria mówiliśmy o tym, że spółki Skarbu Państwa odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa państwa, militarnego, energetycznego, ale też finansowego. 70% banków jest w rękach zagranicznych w Polsce. I teraz trwają też działania rządu pani premier Beaty Szydło w celu rekolonizacji banków. Już PZU S.A. kupiło Alior Bank, następnie przez Alior Bank został zrekolonizowany bank BPH. Trwają rozmowy z kolejnymi. I nie chodzi wcale o to, żeby odkupić drogo bank od kogoś, kto kupił go kiedyś tanio od naszego państwa i teraz zarobi. Chodzi o skorzystanie okazji na rynku i dobrą transakcję. Dlaczego to jest tak ważne? No choćby dlatego, że uczmy się od innych, od bogatych. Francuskie firmy biorą kredyty do francuskich banków. Rywalizują banki, ale to są banki francuskie, bo kraje, które są rządzone przez patriotów gospodarczych, są najczęściej społeczeństwami zasobnymi, bogatymi. Wreszcie spółki Skarbu Państwa, fundacje przy spółkach powstałe wspierają rozwój innowacyjności. Na przykład chodzi o rozwijanie nowych technologii nie tylko przez własne badania, ale również tworzenie funduszy, takich programów dla młodych, zdolnych przedsiębiorców, często to są absolwenci studiów, którzy, mówiąc potocznie, w firmach garażowych przygotowują czasem przełomowe, nowoczesne rozwiązania. I to jest to wejście nasze do tej czwartej fazy rewolucji technologicznej, tej rewolucji cyfrowej. Wszystko
która będzie budowała naszą markę, będzie mówiła w sposób profesjonalny, taki jak się prowadzi reklamy, jak się prowadzi kampanie promocyjne, będzie ludziom w innych krajach pokazywała, że Polska jest krajem pięknym, przyjaznym, że warto tu przyjechać, że warto zainwestować, bo Polacy są bardzo ambitni. Polacy mają ogromne możliwości. Oprócz tego, że jesteśmy wspaniałymi ludźmi, o pięknej tradycji, pięknej historii, wspaniałych przodkach, my mamy też znakomite pomysły. Mamy świetnych inżynierów. Mamy bardzo wykwalifikowaną kadrę techniczną. I jakże inne to podejście jest od tego, kiedy słyszeliśmy od jednego z prominentnych polityków Platformy, że Polska jest wyspotaną bez posady, więc powinno siedzieć cicho. Nie ma na to zgody. Nie ma na to zgody. My pokazujemy to, co jest w Polsce najpiękniejszego, pokazujemy nasze atuty i jestem przekonany, że to jest kolejny krok do tego, żeby polskie społeczeństwo mogło wreszcie wyrwać się z tego impasu, w jaki zostaliśmy wpędzeni przez szereg lat złych rządów, a przede wszystkim przez rządy ludzi, którzy mieli jakieś kompleksy i własne kompleksy, taką czołobitność wobec krajów Unii Europejskiej, własne jakieś niemożności, próbowali przelać na cały polski naród. To jest zupełna nieprawda i dobrze, że ci ludzie już nie mają wpływu na kierowanie Polską, bo nie potrzebujemy, żeby Polską rządzili tak zwani Europejczycy, którzy wstydzą się swojego kraju albo jeżdżą do Brukseli skarżyć na kraj. Polska od tysiąca lat wnosi do Europy swoją bogatą kulturę, wiarę chrześcijańską, ale też świetne, nowoczesne pomysły i warto tu, mówimy o tym, że nie tylko warto do Polski przyjechać i zobaczyć piękno naszego kraju, ale warto tu zainwestować i współpracować z Polakami, tworzyć miejsca pracy. Nie dlatego, że Polakom można mniej płacić, na to nie ma zgody i Polaków gorzej traktować. Na to też nie ma zgody, ale dlatego, że Polacy są wspaniali, przedsiębiorczy i tu można uzyskać sukces razem z naszymi rodakami. Pokazaliśmy wielokrotnie w naszych dziejach, że radzimy sobie świetnie w różnych trudnych sytuacjach i tym właśnie będzie zajmowała się fundacja powołana przez spółki Skarbu Państwa, ministra Skarbu Państwa i panią premier, na czele z panią premier Beatą Szydło. Dotrzymujemy słowa także i w tym zakresie, bo mówiliśmy o tym, że będziemy walczyć o dobre imię naszej ojczyzny na arenie międzynarodowej i będziemy promować Polskę skutecznie. Ale właśnie panie pośle, też mogą być takie głosy opozycyjnych malkontentów. Będą mówić, no dobrze, no to i tak wiadomo, jak te spółki nasze się trzymają, to są grupy energetyczne, to są sprzedawcy paliw, gazu, PGNiG, Pekera, Grupa Lotos. I te pieniądze, zanim pójść jeszcze bardziej w rozruch firm, albo pójść do pracowników, będą wydawane na taką, no może oni będą to nazwać jakąś reklamę, prawda? Czy nie ma takich obaw, no pytanie, obawy, nie obawy. Niech sobie mówią, karawana idzie dalej. Natomiast to są w sumie niewielkie środki, jeśli chodzi o możność właśnie tych spółek, prawda? Oczywiście, bo tym bardziej mówimy o 100 milionach wielu spółek, ale ojciec bardzo ważną rzecz podniósł, bo każda z tych firm i tak wydawała pieniądze na reklamę, na promocję. Tylko przypomnę rozmowę, nagraną rozmowę prezesa Orlenu w restauracji Usowy, który mówił, że koncert jakiejś tam gwiazdy, która przyjedzie do Polski, 30 baniek, biorą to na klatę. Tak te pieniądze wypływały. Inny prezes za szczyt angielski stawiał sobie kupienie złotego Mercedesa. Te pieniądze wyciekały ze spółek. Nie było spójnego planu. Każda spółka sobie nie było koordynacji. Minister skarbu nad tym absolutnie nie panował, nie czuł się gospodarzem. Co więcej, przecież gro tych naszych strategicznych spółek było przeznaczonych do prywatyzacji. I niektóre zostały sprywatyzowane bezkonkretnie, bezkolowo. Wspomnę tylko Ciech S.A., którym zajmowałem się w poprzedniej kadencji i na początku tej, jako członek Komisji Skarbu, zwracałem uwagę, interpelowałem. Sprawą zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne. I my pokazujemy, że pieniądze, które i tak są wydawane, można wykorzystać w sposób bardzo dobry dla Polski. Te wydatki będą zgodne ze strategią naszego rządu. Będą zgodne z polityką zagraniczną, jaką prowadzi nasz rząd. I będą wsparciem działań Polski w różnych krajach.
do naszej specyfiki. My naprawdę mamy się czym pochwalić, mamy co promować. Niestety do tej pory Polską rządzili politycy, którzy prowadzili politykę wstydu i podlizywania się Unii Europejskiej. Albo byli bardzo naiwni i z tego powodu też nie powinni mieć wpływu na Polskę, albo mieli jakiś cel, na przykład zdobycie intratnego stanowiska w Unii Europejskiej, które Polakom, naszemu społeczeństwu nic nie daje, ale głównemu beneficjentowi i jego najbliższym współpracownikom zapewnia nabicie kieszy do końca życia. I my mówimy, nie liczy się, nie można stawiać na pierwszym miejscu interesu tego czy innego polityka, który akurat reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, ale na pierwszym miejscu jest interes Polski, a do tego potrzebujemy skutecznych narzędzi. Do skutecznych narzędzi potrzebujemy odpowiedniego wsparcia finansowego. Tego wsparcia finansowego do tej pory nie było. Były wydawane pieniądze na różne absurdalne rzeczy. Nasz raport, o którym mówiliśmy, ujawnił to aż wyjątkowo jaskrawo, na co politycy Platformy i PSL-u wyrzucali publiczne pieniądze. My mówimy dość. Pieniądze powinny być przeznaczone m.in. na budowę dobrego imienia Polski, na dobry wizerunek, ale również na wspieranie innowacyjności polskich, na wspieranie eksportu polskich firm, na pomoc polskim firmom w zdobywaniu zagranicznych rynków. I w tym kierunku chcemy iść. To obiecaliśmy Polakom, na to umówiliśmy się w kampanii wyborczej i dotrzymujemy słowa. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę, za przedstawienie tego tematu. Przypomnijmy, pomocą Polski za granicą, m.in. zajmie się powołana Polska Fundacja Narodowa. O tym nam mówił pan poseł Maciej Małecki, wiceprzewodniczący Komisji Energetyki i Skarbu Państwa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam. Boże, pozdrawiamy serdecznie i za chwilę kolejny temat. Kolejny temat, przenosimy się teraz na płaszczyznę związaną z mediami. Otóż, mówimy tuż, niedługo rozpocznie działanie Rada Mediów Narodowych, tak powiedział tutaj minister, w sobotę minister Krzysztof Czabański, to powiedział nawet w Toruniu. Weszła w życie ustawa o Radzie Mediów Narodowych. Zgodnie z tą ustawą Sejm wybierze 3 swoich kandydatów tej Rady. I prawdopodobnie też w przyszłym tygodniu, jeśli nie to w kolejnym, pan prezydent wskaże 2 swoich nominatów wybranych spośród kandydatów klubów opozycyjnych. Tak to będzie wyglądało. Jakie znaczenie ma właśnie Rada Mediów Narodowych? Jakim będzie miała ona znaczenie? Co będzie powodowała? Co spowoduje? O to chcę zapytać pana posła Wojciecha Skurkiewicza. Witamy serdecznie, panie pośle. Panie Boże, witam Wojtasza, witam wszystkich radnych słuchaczy. No właśnie, pan też jest zainteresowany z racji też pracy w komisjach, prawda, przy różnych w parlamencie, ale też i ma wiedzę na ten temat tutaj dogłębno. Bardzo prosiłem o komentarz. Tak, oczywiście. Byłem członkiem Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu i
Dlatego też na posiedzeniu już w tym tygodniu, tak na posiedzeniu komisji, ale również na posiedzeniu plenarnym Sejm Rzeczypospolitej wskaże, wybierze trzech kandydatów, którzy będą zasiadać w Radzie Mediów Narodowych. Rada Mediów Narodowych, to trzeba wyjaśnić, jest to ciało, które przejmuje część kompetencji, które Platforma Obywatelska w 2010 roku oddała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji odnośnie wyboru i wpływu na obsadę stanowisk związanych, dzierżonych w telewizji publicznej, w polskim radiu. My chcemy, aby Rada Mediów Narodowych stała się taką swoistą radą nadzorczą nad wszystkim tym, co dzieje się w mediach publicznych. Chcemy, aby media publiczne, które my określamy jako media narodowe, bo to trzeba też sobie wyraźnie powiedzieć, że to jest wielki skarb i wielkie dobro naszego narodu, że mamy media narodowe i mamy się tym chwalić, mamy się tym świecić. Chcemy, aby również te media narodowe, mam na myśli telewizję publiczną, polską, polskie radio, były nadawane na odpowiednim poziomie i były przede wszystkim ciałem, które będzie reprezentowało również poglądy większości Polaków. Proszę zauważyć, że przez szereg lat, szczególnie było to widoczne w ostatnich latach, gdy przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji był Jan Dworak, osoby takie jak ja, czy takie jak my, czy takie jak miliony Polaków, katolicy, byli traktowani jako... Było tak, że większość w mediach publicznych mieli o wiele, wiele więcej do powiedzenia niż osoby, które są w kraju naszym w większości. To niestety smutne i cieszę się, że to się już zmieniło, czy w dalszym ciągu. Ale bo troszkę nam głos umyka, panie pośle, halo, halo. Tak, być może burzę, ja z Radomia jestem, telefonujemy i właśnie nad Radomiem przechodzą burze i wyładowania atmosferyczne, dlatego też gorąco chcę przeprosić za być może nie najlepszą jakość. A jeszcze takie moje pytanie, czyli ta rada będzie liczyła 5 członków, tak? No. Rada Mediów Narodowych będzie liczyła 5 członków. 3 członków Rady Mediów Narodowych wybierze Sejm i to nastąpi w najbliższym tygodniu, czy w tym tygodniu. Najprawdopodobniej podczas głosowań w czwartek wieczorem lub w piątek rano wybierzemy 3 osoby. 2 osoby wskaże pan prezydent Andrzej Duda spośród kandydatów, które zgłoszą największe kluby opozycyjne. W tym przypadku jest to Platforma Obywatelska i Kukiz15. To kluby wskażą po 2 swoich reprezentantów, z których prezydent wybierze po 1. Oczywiście jest to pierwszy raz wybierane takie ciało, które odzwierciedla ten układ polityczny, który jest w parlamencie, który jest w Sejmie. Wielokrotnie Prawo i Sprawiedliwość, pod adresem Prawa i Sprawiedliwości padały zarzuty, że opozycja nie wie, że nie ma wiedzy, nie ma informacji na temat tego, co się dzieje, jakie decyzje są podejmowane. Tu oddajemy w ręce opozycji praktycznie 2/5 składu Rady i opozycja będzie mogła wpływać na to, co dzieje się w mediach narodowych i będzie również czerpać informacje na bieżąco, jakie podejmowane są decyzje, jakie są podejmowane działania, jakie jest stanowisko Rady Mediów Narodowych. Jak mówiłem na początku, Rada Mediów Narodowych będzie taką swoistą radą nadzorczą, ale Rada Mediów Narodowych oprócz tego, że będzie wyłaniała prezesów telewizji i radia Polskiej Agencji Prasowej w ramach otwartego konkursu, to będzie jeszcze również powoływała rady programowe, ciała doradcze, które będą nadzorowały również program, który jest realizowany, czy jest nadawany w Polskim Radiu, w Polskiej Telewizji.
traktowanie instrumentalnie mediów, również i mediów prywatnych, a szczególnie mediów katolickich, gdzie media nie były w sposób równy traktowane, gdzie był zasiany tak zwany pluralizm w mediach. Nie tylko w mediach publicznych, ale we wszystkich. Proszę zauważyć tą naszą walkę, która była toczona przez wiele, wiele miesięcy o to, żeby katolicy, których jest w Polsce 94%, mieli swój program na multipleksie telewizji Trwam. Ile to kosztowało wysiłku, zachodu, starań, również protestów, pism, spotkań. I przypominam teraz w tej chwili całą tą batalię, którą prowadziliśmy w Sejmie i w Senacie przez szereg lat, które i Jan Dworak, i całe środowisko, które reprezentuje, mam tutaj na myśli Platformę Obywatelską, PSL. Nie możemy zapominać też o SLD, bo to jest ta trzecia formacja, która rządziła w mediach i w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Nic sobie z tego nie robili. My tymi zmianami, które przyjęliśmy w tej chwili, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji będziemy traktować tak, jak to było kiedyś, jako regulator rynku. To Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie podejmować decyzje o przyznawaniu koncesji, o przedłużaniu koncesji, o monitoringu programu, który jest emitowany przez nadawców prywatnych, ale również nadawców publicznych czy nadawców narodowych. Chcemy również, aby już to już niejako wybieg na przyszłość, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z Radą Mediów Narodowych miała wpływ na ściągalność chociażby abonamentu radiowo-telewizyjnego, bo to jest szczególnie ważna kwestia, która dotyka mediów narodowych, mediów publicznych. Ważną kwestią jest również, kto będzie zasiadał w Radzie Mediów Narodowej, w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Jeżeli mówimy o tym drugim ciele, ciele konstytucyjnym, to powróci, jestem przekonany do tego, że powróci, bo jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był przewodniczący tego ciała, pan Witold Kołodziejski. A jeżeli chodzi o Radę Mediów Narodowych, Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje, już zgłosiliśmy 3 kandydatury. Jest to pani poseł Elżbieta Kruk, która kiedyś już była przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest obecnie przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu w Sejmie. Osoba o bardzo wielkim doświadczeniu zawodowym, od wielu, wielu lat związana z mediami, profesjonalista w każdym kraju. Osoba, która ma nieprzeciętną wiedzę na temat rynku mediów publicznych, które my chcemy, żeby stały się mediami narodowymi. Drugą osobą jest pan poseł, pan wiceminister obecnie Kultury i Sztuki Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialny za media w resorcie kultury, pan Krzysztof Czabański, osoba, która kiedyś kierowała Polskim Radiem, związana z mediami od wielu lat, współpracował kiedyś z tygodnikiem Solidarność, był wiceszefą tygodnika Solidarność, związany z mediami elektronicznymi, jak powiedziałem, był szefem również Polskiego Radia. Osoba również, która w sposób szczególny, możemy powiedzieć, że poznała media publiczne, szczególnie media rozgłośnie radiowe od podszewki, ma naprawdę nieprzeciętną wiedzę i jego informacje, wiedza, którą dysponuje, na pewno będą z pożytkiem wykorzystane przez Radę Mediów Narodowych. Jeszcze jest trzecia osoba, pani redaktor Joanna Lichocka, która w czystkach w telewizji publicznej, kiedy Platforma Obywatelska po katastrofie smoleńskiej przejęła Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, nastąpiły zmiany w mediach publicznych. Pani Lichocka była w tej setce blisko osób, które zostały wyrzucone praktycznie na bruk z dnia na dzień. Jest obecnie posłą Rzeczypospolitej, jest członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu, z mediami, z telewizją, związana od wielu lat, osoba, która naprawdę też ma nieprzeciętną wiedzę dotyczącą funkcjonowania telewizji polskiej, telewizji publicznej, wszystkich anten. I na pewno ta osoba będzie z korzyścią wykorzystywała swoje kompetencje i umiejętności, jeżeli chodzi o pracę i funkcjonowanie Rady Mediów Narodowych. Właśnie, jeszcze takie dwa aspekty, panie pośle, w dwóch zdaniach może. Kwestia abonamentu, jakie będzie podejście do tego tematu i także finansowanie na przykład Polskiej Agencji Prasowej. Rzeczywiście to są dwie kwestie, które wciąż, że tak powiem, są w zawieszeniu. Jeżeli chodzi
chodzi o sprawę dotyczącą abonamentu radiowo-telewizyjnego, w tej chwili wiemy, że powinniśmy wszyscy, którzy nie są zwolnieni, a którzy prowadzą gospodarstwo domowe, powinni abonament płacić, ale okazuje się, że w naszym kraju tylko zaledwie 8% gospodarstw domowych płaci abonament. Te zapowiedzi, które na przestrzeni lat wypowiadał m.in. Donald Tusk jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej, czy pan Chlebowski, spowodowały, że ściągalność abonamentu, czy wpływy abonamentu do budżetu drastycznie spadły. One w tej chwili nie pokrywają wydatków mediów publicznych na tak zwaną misyjność, na realizację misji. I ta sytuacja musi być zmieniona. My w Prawie Sprawiedliwej zaproponowaliśmy wprowadzenie opłaty audiowizualnej. Opłaty, która by była znacząco niższa niż opłata abonamentowa. Opłata abonamentowa w tej chwili to jest 22 zł i 70 groszy. My zaproponowaliśmy, żeby opłata audiowizualna wynosiła 15 zł, a nawet proponowaliśmy, że można by ją zmniejszyć nawet do 12 zł. Niestety ta sytuacja ugrzęzła w komisji, a to z racji tej, że takie decyzje dotyczące wprowadzenia nowej opłaty, która będzie opłatą powszechną, będzie wymagała notyfikacji Unii Europejskiej i zgody Brukseli, żeby taką opłatę wprowadzić. Ta praca nad notyfikacją może trwać nawet do 2 lat, znaczy to jest bardzo długi okres i zdajemy sobie sprawę, że może to w sposób znaczący ograniczyć możliwości mediów publicznych w realizacji swojej misji. Dlatego też w najbliższych tygodniach do parlamentu trafi nowelizacja ustawy o abonamencie radiowo-telewizyjnym. Będziemy chcieli po prostu uszczelnić ten system, aby więcej osób, te osoby, które powinny płacić abonament radiowo-telewizyjny, po prostu na abonament płaciły i żeby odsuwały się do tego, że te środki finansowe są w sposób właściwy wydatkowane. Jestem przekonany, że uda nam się uszczelnić ten system. W tej chwili tylko 8% społeczeństwa abonament radiowo-telewizyjny. Chcemy również, żeby te ulgi, które są w tej chwili, były utrzymane w płaceniu abonamentu radiowo-telewizyjnego, czyli osoby, które ukończyły 75 rok życia, będą z automatu zwolnione, osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej, a ukończyły 60 rok życia, osoby niepełnosprawne, trwale bezrobotne i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo obszerny katalog osób, które nie będą zwolnione z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. To jest kwestia, która jestem przekonany, że pojawi się zapewne po tak zwanych wakacjach parlamentarnych już we wrześniu i będziemy mogli nad tymi propozycjami, które zapewne przygotuje Rada Mediów Narodowych, czy zaproponuje Rada Mediów Narodowych, będziemy mogli w parlamencie już pracować. Oby właśnie tak było. Ja jeszcze się dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan poseł Wojciech Skurkiewicz. Pozdrawiamy serdecznie, panie pośle. I pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szczęść Boże, pozdrawiam. Okręgowym ma ruszyć, czy ruszył cywilny proces przeciwko twórcom filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie i telewizji ZDF, która była producentem. Proces wytoczył ponad 90-letni żołnierz AK oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Skarżący podkreślają, że naruszono ich dobra osobiste w postaci prawa do tożsamości narodowej, prawa do dumy narodowej i narodowej godności. No to jest jeden z przejawów właśnie reakcji człowieka i także związku AK, ale muszę powiedzieć, że wiele, wiele jeszcze innych spraw domaga się wyjaśnienia, przeproszenia. Co na to historię pan doktor Dariusz Kucharski, którego witamy na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. Mogę tylko wyrazić opinię popierającą działania środowisk kombatanckich, ponieważ rzeczywiście ten film jest naruszeniem dóbr osobistych kombatantów. I to zarówno ze środowiska Armii Krajowej, jak i również Narodowych Sił Zbrojnych, czyli całego polskiego niepodległego środowiska.
bezpodstawnie, istniały tak zwane sądy polowe, sądy wojenne i jednocześnie pojęcie zemsty rasowej, zemsty na sąsiedzie nie wchodziło w grę, musiało to podlegać osądowi i podlegało osądowi sędziowskiemu, tak zwanych prawdziwych sędziów sądu Polskiego Państwa Podziemnego. To jest niezwykle istotne. Druga kwestia, Polskie Państwo Podziemne i w ogóle historia polskiej działalności niepodległościowej II wojny światowej, jak również po II wojny światowej, nie zna usankcjonowania, możliwości usankcjonowania jakiejkolwiek formy działalności zbrodniczej stosowanej przez żołnierzy i osoby związane z polskim podziemiem niepodległościowym. Nie było na to przyzwolenia, nie było to karane. Dlatego postawa środowisk kombatanckich jest tutaj zdecydowana. Osobiście z całego serca popieram i mam nadzieję, że zostanie to szybko, decyzja sądowa zostanie szybko wydana i roszczenia są całkowicie dla mnie zasadne. Rzeczywiście jest obrażające dla kombatantów, jeszcze żyjących kombatantów w Rzeczpospolitej, nie tylko, związanych ze strukturami podziemnymi, aby tezy, które są stawiane w tym filmie nasze matki, nasi ojcowie, produkcji niemieckiej, rzeczywiście obrażały stosunki panujące w relacjach między Narodowością Polską i Żydowską. Było to bardzo, że pokazane, ja akurat oglądałem ten odcinek, który ma prawo wzbudzać potężne emocje, pokazujące bardzo, bardzo w dużym świetle środowiska podziemia niepodległościowego II wojny światowej, gdy dochodzi do zatrzymania tego składu kolejowego ze środowiskiem żydowską. Całkowicie nadane, rzeczywiście. Natomiast warto szerzej na to spojrzeć. Niestety to jest spowodowane, to działania środowiska niemieckiego, bo tak to należy ogólnie ująć, to jest spowodowane blisko 20-letnim, 25-letnim taką spolegliwością i daniem wolności interpretacyjnej i tłumaczenia pewnych wydarzeń historycznych środowiskom poza środowiskiem polskim. Tutaj chodzi o środowiska niemieckie, jak i również żydowskie. Dowolność interpretacyjna, niestety, która bardzo często uderzała w polskie kanony wartości, przede wszystkim w polską rację stanu, bo odczytywanie przez inne społeczności, tutaj niemiecką, żydowską również, ale również rosyjską, w sposób negatywny i zaprzeczający prawdzie historycznej, z czym mamy często do czynienia w przypadku interpretacji pewnych faktów stosowanych i pokazywanych przez tak zwane ogólniki lub też właśnie formułę spopularyzowaną, jak ma to miejsce w tym filmie, jest nadane i niestety to jest konsekwencja tego zapóźnienia polityki, polskiej polityki historycznej przez blisko 20 lat. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jednocześnie widzimy, że mamy do czynienia ze społeczeństwem w Polsce w pełni obywatelskim, ponieważ my Polacy, jako obywatele, potrafimy o własne wartości się upominać. Ciekawi są właśnie wielki mój kłon w stronę kombatantów, którzy przeżywszy tyle lat nadal są czujni i mają na uwadze polskie dobra, bo jeśli oni nie będą walczyć o to w formie sądowej w tej chwili, to ktoś to będzie inny czynił, nie będzie pokazanej tej drogi również dla tych młodszych pokoleń, kolejnych młodszych pokoleń, dla polskiego społeczeństwa, ogólnie można to ująć. Film akurat Nasze Matki, Nasze Ojcowie to jest jednym z wielu przykładów negatywnego traktowania i negatywnego odczytywania, negatywnego pokazywania polskiej przyszłości. Całkowicie albo bardzo często mijający się z prawdą historyczną. Film jest najciekawszą formą przekazywania pewnych myśli i dlatego polskie państwo i społeczeństwo polskie powinno być szczególnie czujne. Polscy historycy powinni być czujni, aby obserwować, czy nie ma wielokrotnie nadużyć i nadinterpretacji pewnych sytuacji przedstawionych w takich właśnie produkcjach filmowych. Ale to są również i książki. Przecież należy sięgnąć do takich książek jak Jerzego Kosińskiego, Malowany Czas, Obrazobójcza, książka pisana przez pisarza w Stanach Zjednoczonych, pochodzenia żydowskiego, który został uratowany przez polską rodzinę, przez praktycznie wielu mieszkańców polskiej wsi, a następnie bardzo negatywnie potraktowany, całkowicie przekłamany obraz polskiej wsi, Polaków w czasie II wojny światowej. Tej książki nie powinno być w żadnym domu. Takich obrazów
które biją w, nasze wartości, w naszą godność, jest bardzo duże. I to, co ma miejsce teraz w Sądzie Krakowskim, walka o dobre odczytywanie, prawidłowe odczytywanie polskości, jest naturalne. Uważam, że nie wolno się oburzać. Powinniśmy być dumni, powinniśmy wspierać takie akcje. Ja chociażby dzisiaj mam możliwość wypowiedzenia się na antenie Radia Maryja i popieram szanownych kombatantów. Życzę im dużo zdrowia, żeby wytrwali i żeby przede wszystkim wygrali. Bo to są ich naruszenie kombatantów i godności osobistej, to jest również naruszenie szeroko pojmowanego dobrego imienia Polski i Polaków na arenie międzynarodowej. A ile jeszcze jest, panie doktorze, innych spraw do wyjaśnienia, do wypostowania? Pewnie, no, może już nie jest tam czasu, bo żeby teraz omówić, prawda? Natomiast spraw jest wiele. I powiedzmy jeszcze taką ciekawostkę, że filmy są pokazane w 60 krajach innych. I kto to też naprawi? To jest bardzo ważne. W 60 krajach pokazano ponownie obraz, negatywny obraz Polaków, ale bardzo ważna rzecz i bardzo dobrze skonstruowana przez polską stronę, że żądają odszkodowania. Bardziej to jest honorowa forma odszkodowania, ta kwota. Natomiast rzeczywiście bardzo ważnym drugim jest aspektem tej sprawy jest to, iż zwycięstwo będzie skutkowało tym, iż będzie przeproszenie przez producenta niemieckiego oficjalnie na polskiej telewizji i we wszystkich stacjach na całym świecie, gdzie ten serial był puszczany. To jest niezwykle ważne i powinniśmy o tym pamiętać, że to jest jedyna droga, jeśli mówimy o drodze prawnej, do dochodzenia własnych racji, do własnych praw. No ale obawiam się, że nie wiem, czy producent niemiecki będzie się tutaj, że tak powiem, przejmował decyzją sądu polskiego. Bo to też jest kwestia umów międzynarodowych, prawda? No zgadza się, oczywiście można też sprawę dalej jeszcze pchnąć, może ona nabierze odpowiedniego wymiaru i jeszcze będzie szerzej odbierana i może trafi do Trybunału Strasburgu, mówiąc bardzo szeroko. Ale no to już jest jakby dalsza w tej chwili, musimy poczekać na decyzję sądu w Krakowie. Tak. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, naszym gościem pan doktor Dariusz Kuchalski, historyk i także autor wielu książek i artykułów historycznych. Dziękujemy za rozmowę do tego się tematu. Za chwilę jeszcze jeden temat, jedna rozmowa. Musiał być. Temat setki uczestników edytorialnej pielgrzymki na Światowe Dni Młodzieży spotkało się w niedzielę przed wyjazdem do Krakowa z biskupem Brooklynu, Nicolasem Dimarciem. Powiedział on, że nie ma lepszego miejsca niż Kraków, by zgłębić ideę miłosierdzia. To tyle na początek naszej rozmowy z panem, z księdzem profesorem domu, też mianowanym proboszczem Janem Machniakiem. Witamy serdecznie księdza profesora na antenie Radia Maryja. Nie wiem, czy nie po raz pierwszy w roli właśnie proboszcza tej pięknej, starożytnej parafii. Chyba rzeczywiście to po raz pierwszy. Serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza i wszystkich. Witamy serdecznie. Księże profesorze, no właśnie, chcę zapytać, czy Kraków jest już gotowy, czy Kościół Krakowski jest gotowy na przyjąć młodych ludzi? To jest jedno pytanie, na pewno nam to się zapisze, bo jest blisko tych spraw. I druga sprawa, to ksiądz kardynał w piątek, w czasie audycji Czas u nas Westyplatce Młodych, no zaprosił również i osoby dorosłe, starsze na to spotkanie. To też warto zanotować i zauważyć. Rzeczywiście Kraków przygotowuje się, jest przygotowany, szczelnie się powiewają bandery, flagi papieskie, krakowskie, polskie oczywiście. Na tych banerach są też apostołowie Bożego Miłosierdzia, szczególnie patronowie Światowych Dni Młodzieży, Jan Paweł II, siostra Faustyna, na święci, polscy święci apostołowie Bożego Miłosierdzia, bo pamiętajmy, że te Światowe Dni Młodzieży odbywają się pod hasłem bądźcie miłosierni. Jak ja jestem miłosierny, to jest tak na Ewangelii. Pan Jezus tak powiedział do swoich uczniów,
wskazując, jaką drogą mają iść. I Kraków chce właśnie jako stolica Bożego Miłosierdzia pokazać to, co tu w Krakowie się dokonało w historii, w dziejach, w tysiącletniej historii naszej Polski, ale przede wszystkim za sprawą świętej siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II. Oczywiście najważniejsze spotkania to powitanie Ojca Świętego na lotnisku w Balicach, potem Ojciec Święty będzie w katedrze, Królewskiej Katedrze na Wawelu, będzie nocował, tak jak zwykle, w domu biskupów krakowskich na ulicy Franciszkańskiej, Franciszkańska 3, będzie jak zawsze, jak za czasów Jana Pawła II, potem raz za czasów papieża Benedykta i teraz za czasów papieża Franciszka, taką rezydencją, podróżną rezydencją Ojca Świętego. Ojciec Święty będzie również nawiązać do tej dawnej tradycji, to znaczy ukaże się okiem angielskim. Wieczorem dni wróci na nocny odpoczynek, tak jak to w zwyczaju bywało. I pewno też i młodzież, i krakowianie będą oczekiwać na Ojca Świętego. A więc powitanie Ojca Świętego, bo Radio Maria o tym mówi dokładnie, zresztą podaje program, to jest bardzo ważne, bardzo cenne, żebyśmy sobie to wpisali. To jest 28 w czwartek powitanie Ojca Świętego na Balicach, a potem na Błoniach krakowskich, ale Światowe Dni Młodzieży już się właściwie rozpoczęły, bo młodzież już przybywa do diecezji w całej Polsce. Każda diecezja gości już młodych ludzi. Są w ostatni piątek, sam też słuchałem w Radiu Maryja wywiadu z tą młodzieżą, która przybyła z Afryki czy z Ameryki Południowej. Oni już są w Polsce i my już otwieramy dla nich nasze serca, bo nasza polska gościnność przecież jest dobrze znana. W Krakowie spotkania poza właśnie Balicami, Franciszkańską, poza Wawelem, na Wawelu nie rządzy Rzeczypospolitej, będą posłowie, senatorowie, będą też biskupi. Ważne spotkanie, bo przecież Ojciec Święty jest głową państwa watykańskiego, a więc ta wizyta ma charakter rządowy, będzie prezydent Rzeczypospolitej. Poza tymi oficjalnymi spotkaniami będą jeszcze inne ważne spotkania. Droga Krzyżowa na krakowskich Błoniach przez piątek 29. Będą również msze święte na Łagiewnikach krakowskich, w samych Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ojciec Święty będzie spowiadał ludzi, tych, którzy będą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Natomiast msze świętą i spotkanie z kapłanami, z klerykami odprawia Ojciec Święty w centrum Jana Pawła II na tak zwanych Białych Morzach. Białe Morza, dlatego że tam wyrzucano ten szlam z produkcji sody kaustycznej, wapienny, i stąd właśnie ten biały kolor. Białe Morze, tam przecież pracował Ojciec Święty Jan Paweł II. A więc to nasze przygotowanie rzeczywiście idzie no, pełną parą w tym kierunku brzegi podkrakowskie, bo to jest na granicy pomiędzy Krakowem a Wieliczką. Już też są przygotowane, wyznaczone sektory. Na Błoniach krakowskich już są wyznaczone sektory. Krakowianie już chodzą, oglądają te miejsca. Taki jest zwyczaj, taka tradycja w Krakowie, że mieszkańcy Krakowa uczestniczą w tych przygotowaniach, patrzą, jak budowanie jest ołtarz, jak wyglądają sektory, jak nagłośnienie. To wszystko dopinane jest w tej chwili na ostatnią chwilę. Oczywiście ośrodki bezpieczeństwa, bo wiem, że ten świat, w którym żyjemy, jest niebezpieczny, jest groźny. Może mnie to daleko, bo Francja, ale Polska też dba, troszczy się o to, żeby w Krakowie na tych spotkaniach było bezpiecznie. I dzisiaj nawet widziałem w Krakowie ministra spraw wewnętrznych, ministra Błaszczaka, który odwiedzał się za kardynała. Pewno tam rozmawiali o tych ważnych sprawach, które są istotne. Środki bezpieczeństwa, pewne ulice będą zamknięte. Krócej w Krakowie mamy chyba ostatni etap de la Polonii, czyli kolarskiego wyścigu Polski. I też niektóre ulice w centrum były zamknięte. No, tak wyglądają przygotowania. Tak wygląda Kraków, ojcze i drodzy słuchacze. Radia Maria, Kraków czeka. Czeka z radością, czeka na wszystkich. Czeka oczywiście na młodzież. A młodzież będzie przyjeżdżać, będzie przybywać do Krakowa już w niedzielę. W poniedziałek jest taki zasadniczy
dzień przyjeżdżania, rejestrowania się. Ojciec wspomniał, jeśli mogę, bo ojciec mi w ogóle nie przerywa. Chciałem powiedzieć o dorosłych, że wszyscy są zaproszeni, ale ja jeszcze chciałem się pochwalić, że ojciec mówił o mojej parafii, to jest parafia Wszystkich Świętych, która ma kościół przepiękny, kościół świętych Piotra i Pawła. I w każdej parafii, w każdym krakowskim kościele będą się odbywać katechezy. Środa, czwartek, piątek, te trzy dni. Czasem są pewne modyfikacje, już to grupy same sobie ustalają, ale w naszym kościele świętych apostołów Piotra i Pawła proszę sobie wyobrazić, że będą Chińczycy. 500 Chińczyków zapowiedziało się, którzy są w naszym kościele. Katechezy się odbywają przez 3 dni, środa, czwartek, piątek, przed południem, od godziny 9 do godziny 12, a potem od godziny 12 jest msza święta dla uczestników katechezy. No my też w Krakowie z księdzmi, którzy pracują w parafii, oczekujemy z taką cierpliwością, dlatego że ja nie znam języka chińskiego, będzie to dziale francuski, to będzie to literacki, język chiński, no ale niektórzy tego języka nie znam. Natomiast znamy czy angielski, czy francuski, czy niemiecki i ufam, że na pewno się dogadamy. Wczoraj będę oczywiście nie powiedzieć, to w Krakowie i tam spotkałem się też z księdzmi, właśnie mówią o tym, że będą mieć Francuzów, czy Włochów, czy Hiszpanów, ale dzisiaj młodzież nasza w Polsce uczy się języka angielskiego już w szkole podstawowej, więc ja myślę, że nie ma się czego bać, bo na pewno jakoś się dogadamy. To, co jest ważne, gościnność, otwartość, szczególnie w Krakowie, kiedy tej młodzieży trochę będzie, wzajemne sobie pomaganie, no pokazanie, gdzie można wodę pić, czy nawet podczas strzelania tą wodą, jeśli będzie gorąco, jeśli będą upały, to tutaj nie są lepsze. Bo to są takie podstawowe rzeczy, które no, są bardzo potrzebne dla człowieka, który jest drogę, dla pielgrzyma. Muszę też powiedzieć, że bardzo pięknie na ten apel księdza kardynała i w ogóle jeszcze episkopatu odpowiedziały szkoły krakowskie. Na terenie naszej parafii są dwie szkoły, które będą przyjmować pielgrzymów. Pierwsze liceum imienia Nowodworskiego w Krakowie, tak zwana jedynka. I w tej jedynce będzie ponad 200 młodzieży, czy z Francji, czy z Belgii, czy z innych krajów. Potem szkoła podstawowa przy ulicy za 70. I też trzeba zaznaczyć ogromna życzliwość dyrekcji. Dają do dyspozycji to, co w szkole jest. Są sanitariaty, są prysznice, czy są też przygotowane specjalne prysznice. Ważne jest, żeby młodzież mogła odpocząć, żeby mogli się wystać ci, którzy przyjadą z daleka, bo przecież pielgrzym podróżny właśnie tego potrzebuje, trochę odpoczynku. Tutaj my zapewniamy przynajmniej śniadanie, a ten drugi posiłek, czy wieczorny, będą mieć już w drodze, tam gdzie będą na swoich spotkaniach. Tak to będzie wyglądało, więc jest wielki entuzjazm, wielkie poruszenie. Tego się zadzwoniłem, żeby jeszcze uspokoić tych, którzy będą, bo są też tacy, którzy poprzez różne media, czy nawet jakieś tam społecznościowe, gdzieś tam mówią, żeby wyjeżdżać z Krakowa, żeby kiedy to będzie zaczęło się spokoju. Już te głosy ojca się wyciszają. Tak, już jest taki spokój. Wiemy, że to jest ogromna szansa, takie spotkanie młodych ludzi. Nawet przyjęcie do domu, a jeszcze tego nie zaznaczyłem, że ponad 70 młodych ludzi pójdzie do domów, bo nasi parafianie, mając możliwości, otworzyli też swoje domy. I też to nawet wskazanie wczoraj podkreślałem, żeby się nie bać, bo przecież to są ludzie, którzy są wierzącymi, tak jak my, są sprawdzani gdzieś tam na miejscu, przyjadą tutaj do nas. I po prostu no, wzajemne zaufanie, to jest chyba najbardziej podstawowe, najważniejsze. Dlatego, że ojciec wspominał o księdzu kardynale, rzeczywiście ksiądz kardynał w tym wywiadzie, w tej rozmowie książkowej mówił o tym, że wszyscy są zaproszeni, bo to są Światowe Dni Młodzieży, ale nie zapominajmy, że to jest też szansa zobaczenia Piotra naszych czasów. No dzisiaj, kiedy był Jan Paweł II, byśmy się przyzwyczaili i w Krakowie byliśmy stuprocentowo pewni, że na pewno do Krakowa przyjedzie. Papież Benedykt poszedł do drogę Jana Pawła II, powiedział, że spłaca dług wobec swojego poprzednika. Papież Franciszek ten czas już coraz bardziej się oddala, ale no, to jest szansa, żeby zobaczyć tego papieża, który został wybrany przez 3 laty z bardzo dalekiego kraju, z antypodu.
zamknijmy przestrzenie, gdzie powinniśmy dawać świadectwo. Oczywiście to wszystko przed nami. Myślę, że to nie ostatnie połączenie jeszcze przed rozpoczęciem tych dni światowych młodzieży, że na profesorze pozdrawiamy dziękujemy rozmowę. Mógł zapłać, szczęść Boże, pozdrawiam się. Szczęść Boże. Chrystus, Jan Machniak, prosto z Krakowa do naszych słuchaczy, czyli do Państwa.